Cześć, witam Was w pierwszym odcinku z serii poradników z serwera giveria.com. Na samym początku zaznaczę, że będą to odcinki dla osób, które jeszcze na serwerze giveria.com nie grały, być może nie grały w ogóle na OTS-ach, więc będą to takie totalne podstawy. Na pewno osoby, które oglądały już wcześniejsze odcinki z giverii, tutaj nic ciekawego nie znajdą, ale jednak jeżeli byście chcieli obejrzeć, to będzie mi bardzo miło. Witam Was serdecznie, moi drodzy, i jak widzicie, znajdujemy się na oficjalnej stronie serwera giveria.com. Pierwsza rzecz, którą będziemy musieli wykonać, to jest oczywiście rejestracja konta. Co warto powiedzieć? No tutaj po prostu wchodzimy, klikamy Create Account, zakładamy sobie konto. Niemniej jednak musicie pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli chodzi o stronę, to logujemy się tutaj za pośrednictwem account name'a i oczywiście hasła, natomiast w samym kliencie gry logujemy się za pomocą e-maila, który podajemy tutaj, więc warto podać prawidłowy mail, chociażby dlatego, że jak zapomniecie sobie pasów, to żeby móc sobie to przypomnieć. No i pamiętajcie o tym, bo wiem, że dużo osób pytało, bo nie wiedziało, jak się zalogować na serwer. Także pamiętajcie, na stronie logujemy się za pośrednictwem account name'a, w grze logujemy się za pomocą e-maila. Przy rejestracji konta oczywiście zakładamy swoją pierwszą postać i już nie musimy się na to konto logować. Natomiast chciałbym też zaznaczyć, że będzie to poradnik bardziej dla profesji magicznych. Sorg to jest ogólnie taka moja main profesja i właśnie z perspektywy właśnie tego sorka będę Wam dzisiaj chciał pokazać, jak rozpocząć swoją rozgrywkę. Ok. Jeżeli rejestrację mamy za sobą, wchodzimy w zakładkę Download Client, gdzie mamy do pobrania klienta giverii. I co warto powiedzieć, i tutaj myślę, że warto to zaznaczyć głównie dla osób, które nie miały styczności wcześniej z OTS-ami, być może nie będziecie mieli takiego programu jak WinRAR. Jest to program, który służy do tego, żeby wypakować tego klienta, więc jeżeli nie mamy tego programu, warto go pobrać. Możemy go pobrać oczywiście tutaj ze strony giveria.com lub możemy pobrać go ze strony oficjalnej, tam powiedzmy producenta. W każdym razie no, ten program jest Wam potrzebny, bo jeżeli pobierzecie samego klienta, no to nie będziecie mogli tego odpalić i to jest też problem wielu osób, które wcześniej na OTS-ach nie grało, że nie wiedzą, że coś takiego jest. Także pobieramy sobie klienta, pobieramy WinRara i następnie, moi drodzy, klienta należy wypakować. Wypakujemy go z tego względu, że po prostu jeżeli byśmy go nie wypakowali, to wszelkie zapisy hotkeyów czy mapy będą nam się resetować i wiem, że też wiele osób ma z tym problem, wiele osób mnie o to pytało. Także co robimy? Wypakowujemy klienta i za chwileczkę do tego przejdę. Ponadto, jeżeli chodzi o stronę, co warto powiedzieć, co 2 tygodnie na serwerze giveria.com odbywają się takie weekendowe eventy, gdzie mamy Rapid Respawn, Double Load and Skill i zwiększony exp. Także co 2 tygodnie to wypada. Teraz aktualnie w ten weekend właśnie do wczoraj był, no wczoraj był właśnie zwiększony exp, także następne będzie za 2 tygodnie i myślę, że o tym warto wspomnieć. Ogólnie jeżeli chodzi o perspektywę strony, to przydatna dla nas będzie zakładka Library, gdzie mamy takie podstawowe informacje na temat tak naprawdę wszystkich systemów, które znajdują się na serwerze. Nas w dzisiejszym odcinku będzie interesować zakładka z taskami, dlatego że to jest taki to jest taka kluczowa rzecz tutaj na OTS-ach, żeby fajnie sobie poradzić z grą, żeby fajnie zarabiać kasę i móc dalej tą rozgrywkę kontynuować. I jak widzicie, mamy tutaj rozpiskę wszystkich tasków, które możemy wziąć. Mamy zakres levela, od którego do którego możemy to zrobić. Można sobie to przepatrzeć. Na samym początku zaznaczę taski, które będziemy wykonywać w dzisiejszym odcinku. Będą to trolle, będą to gobliny, zaczniemy również cyklopy oraz będą to smoki, które są od poziomu 60. Także to też pamiętajcie, że smoki są od 60. levela, dlatego że będziemy mieli wcześniej misję u Katemerona, ale to zaraz Wam pokażę, jak przejdziemy do gry. Natomiast tutaj ogólnie, jak widzicie, po prawej stronie mamy napisane, jakie nagrody dostajemy za wykonywanie danych misji. No i tak ogólnie przed nagraniem tego odcinka ja już stworzyłem inną postać, którą przeszedłem w miarę ten schemat i tak naprawdę najbardziej opłaca się zrobić trolle, gobliny, a później lecimy z taskami na cyklopy, ponieważ te pirat coiny, które będziemy tutaj otrzymywać, to jest taka waluta w grze, o której za chwileczkę więcej wspomnę.
to po prostu będziemy zarabiać na tym kasę, no nie? I jest, to jest ważne i te po prostu cyklopy są bardzo dochodowe. Ok, kolejna zakładka, która może nas na sam początek zainteresować, to jest zakładka z komendami. Mamy tutaj podstawowe komendy. No, myślę, że ta komenda food na przykład nam się przyda, może nam się przydać komenda all, choć będziemy zaczynać z beginner blessem, o tym powiem Wam za chwileczkę. Tutaj możemy sobie zobaczyć, ile mamy fragów. Komenda bless jest na pewno bardzo ważna, ale będzie ona nam potrzebna dopiero od 150 poziomu, wtedy też zaczynamy na serwerze mieć PvP. No i ostatnia zakładka, którą poruszę i już przechodzimy do samego serwera, to jest zakładka server info. Mamy tutaj informację o tym, że klient jest pod TB 1264. Tutaj mamy informację o tym Bless Protection, natomiast ogólnie to jest jakaś nieaktualna informacja, ponieważ Adventure Blessa mamy do 150 poziomu. Mamy również pokazany stage, czyli zaczynamy z expem razy 150, później on sobie spada. Tak samo mamy informacje tutaj o skillach i tak dalej, i tak dalej. Także jakby ktoś sobie chciał więcej poszperać, no to wejdziecie sobie na stronę giveria.com, zakładka library. I teraz tak, jak Wam mówiłem, pobieramy klienta, wypakowujemy go i ku naszym oczom pojawia się właśnie, no, różnego rodzaju takie foldery. Jak widzicie, nie ma tutaj klienta, którego można by było odpalić. I też dużo osób ma takie zdziwienie, że kurczę, co jest, wypakowałem i nie ma klienta. Klient znajduje się w folderze bin. Także odpalamy sobie giveria.com i ja już przechodzę w tej chwili do samego klienta i tak to powinno wyglądać. Tak jak Wam wcześniej wspomniałem, tutaj logujemy się za pośrednictwem maila, natomiast na stronie logujemy się za pośrednictwem account name'a, także warto sobie to zapisać i warto o tym pamiętać, żebyście nie mieli jakichś tam problemów. Ok, logujemy się do gry. Tutaj, jak widzicie, jest poprzednia postać, którą troszeczkę testowałem rzeczy i moja postać do poradników to będzie postać Jupek. I prawdopodobnie tak będzie to u Was wyglądać po rozpoczęciu rozgrywki. Ten klient może być inny, troszeczkę zmodyfikowany. Ja mam powyłączane action bary, ponieważ jestem fanem takiego starego klienta. Czym mniej udziwnień, tym lepiej. Wiadomo, możemy sobie tutaj zmienić outfit i tak dalej. To już zostawiam wedle Waszej oceny. I teraz tak, jak widzicie, znajdujemy się w temple, a zarazem w depozycie na serwerze giveria.com. I żeby nie tracić czasu, nie będę Was dzisiaj oprowadzał po całej mapie i mówił Wam, co tutaj znajdziecie. Pokażę Wam ogólnie, jaki schemat gry dzisiaj dla Was przygotowałem. Jest to taki schemat, który opiera się o najniższą, taką najłatwiejszą linię oporu, która pozwoli Wam dosyć szybko się wyekspić i w sposób taki bezpieczny. Ok, jak widzicie, otrzymujemy 10k kasy na start, jakieś 20 manasów. Hotkey je otwieramy za pomocą komendy Ctrl-K. Tu sobie możemy od razu zmienić, żeby to była postać Jupek, czyli tutaj, jeżeli klikniemy sobie Auto Switch Hotkey Preset, to jeżeli tutaj mamy nazwę tego hotkeya Jupek, czyli tak jak ta postać się nazywa, to będzie Wam automatycznie przełączać. Ja sobie przełączę te hotkeye, może tutaj sobie to zmienię, o, zrobimy tak, Jupek, i nie wiem, czy mi się nie, czy mi się to nadpisze. Ok, nadpisało mi się, w porządku. No i mamy tam jakieś podstawowe hotkeye. Ja sobie już je ustawiłem przed streamem, no mogę sobie, przepraszam, nagraniem odcinka. Mogę sobie ewentualnie tak przestawić i no i tutaj większość tych hotkeyów już mam ustawione tak, jakbym chciał mieć docelowo, więc to zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od Was. Ok, klikamy OK. I teraz tak, pierwsza rzecz, mamy dzienne nagrody, możemy sobie od razu jakieś tam manaski odebrać, choć te zwykłe manasy nie będą nam potrzebne, bardziej bym celował w strągi, więc odbierzemy sobie od razu strągi, one znajdują się tutaj, no i oczywiście, aha, możemy, ok, dobra, czyli tutaj ogólnie z tego story inboxa można to przerzucać, bo na Real TV nie można. I co, i tutaj mamy ogólnie, jak widzicie, taką skrzynię z nagrodami, tylko żeby jej używać, musimy mieć 80 ponad poziom. Ok, pierwsze co robimy i pierwsze co jest dla nas istotne, udajemy się do NPC-ta Grizzly Adams, piszemy hi, yes, następnie task i informuje nas on tutaj o tych taskach, które nam może przyznać. Nas początkowo będą interesowały trolle, także klikamy troll, piszemy yes. Co warto sobie tutaj zrobić, żeby sobie to ułatwić, to wchodzimy sobie w quest loga, czyli po prostu zaznaczamy tą książkę tutaj. Killing in the name, tutaj klikamy show in quest tracker
I jak widzicie, wyświetla nam się takie okienko, w którym mamy napisane, że do zabicia mamy 40 troli. Tutaj, jak widzicie, są różnego rodzaju teleporty. Nas interesuje akurat ten z XP-em. Resztę myślę, że będę poruszał w następnych odcinkach. I ogólnie wchodzimy w ten teleport, który, jak widzicie, jest tutaj. Ja już sobie wcześniej to przebadałem, że tak powiem. I wiem, że ta miejscówka będzie po prostu dla nas lepsza. Także co, no na razie żmudnie to pójdzie i wbijemy sobie ten 12 level, od którego będziemy mieli już Exori Visa i możemy użyć przy okazji komendy food. Także jak widzicie, pojawiło nam się jedzonko w plecaku i pojawiło nam się też 100k. I teraz tak, za każde wbicie levela, o, ja mam chyba Exori Frigo ustawione, dobra, to ja sobie to przestawię jeszcze na Visa, na szybkości. O, możemy to zrobić też, dobra, w sumie, okej, będę sobie bił te trolle i powiem wam o tej kasie, a w międzyczasie mi się wbije ten 14 poziom, bodajże od 14 chyba jest to Exori Frigo, jak się mylę, no to przepraszam bardzo, nie jest to jakieś tam istotne, więc tak, jak widzicie, za wbijanie levela otrzymujemy cały czas kasę, także z kasą nie będzie jakiegoś dużego problemu, natomiast naszym dzisiejszym celem jest uzbieranie 800k i będzie nam to potrzebne do tego, żebyśmy ogarnęli sobie rózgę do skillowania, ponieważ ta rózga będzie dla nas kluczowa, jeżeli chodzi tutaj o expienie na tym serwerze. Więc tak jak wam mówię, początkowo bijemy sobie trolle, ta miejscówka będzie dla was optymalna, no jeszcze chyba mam za niski level, ale to nic nie szkodzi, już wbiję, już nie będę tego po prostu przestawiał. Dzisiaj wam pokażę te miejscówki, które ja przetestowałem i no i schemat po prostu, którym przeszedłem poprzednią postacią, tak żeby wam ułatwić grę. Wiem, że są osoby, które na przykład trafiły w ogóle na mój kanał jakoś przypadkowo, a nie miały wcześniej styczności z Tibią, właśnie dla takich osób jest ten poradnik kierowany swego czasu, no to jak gdzieś tam wspominałem, że już poradników tibijskich nie będę nagrywał, bo się z tego wypaliłem, ale tutaj jest akurat wyjątkowa taka sytuacja. Bo serwer jest bardzo fajny i serwer należy do mojego kolegi Damiana, którego pozdrawiam. Także w ramach takiej wdzięczności za to, że naprawdę on mi też pomaga, to ja też chciałbym się odwdzięczyć. Dlatego też to tak nagrywam. Nie muszę wam się co prawda tłumaczyć, ale muszę jakoś wypełnić ten czas, w którym będziemy zabijać te trolle, bo powiem wam tak, że nie chcę robić tutaj w tych odcinkach jakichś tam cięć i tak dalej. Chciałbym, żeby to było bardziej takie naturalne. Oczywiście no w tym czasie nie do końca mogę wam przekazywać jakieś ważne informacje a propos serwera, no ale zawsze to bardziej tak naturalnie wychodzi. Ja preferuję po prostu takie nagrywki, które są naturalne, właśnie bez żadnych cięć i tak dalej. Czasami jakby takie nagrywki są konieczne, no z cięciem, ale akurat w tej serii myślę, że nie będzie takiej potrzeby. No i jak widzieliście również w naszym ekwipunku przed chwileczką pojawił się Wand of Decay. I tak aż do 44 poziomu będziemy dostawać, co będziemy mieli dany level na rózgę, czyli następnie mamy Wand of Cosmic Energy na 26 level, to będziemy to otrzymywać i po raz kolejny, jak widzicie, do mojego plecaka znowu wleciały ceceki, także cały czas nam tutaj kaska wpada. Jedyne co, no to nie dostaliśmy Wand of Dragon Brief, ale no to tak naprawdę chyba ten serwer po prostu tego nie przewiduje, bo XP się naprawdę bardzo szybko, zaczynamy z XP-em razy 150. Także wychodzimy, bijemy sobie dalej trolle. Ogólnie co warto powiedzieć o serwerze Giveria.com, no to jest serwer typowy Evo, typowy serwer for fun, do zabawy, żeby się pobawić, żeby się rozluźnić. Niemniej jednak na serwerze cały czas są wprowadzane aktualizacje i nawet jeżeli ktoś z was gra na RealTB, to może sobie bardzo fajnie właśnie na tym serwerze potestować jakieś rzeczy na wyższe levele. Myślę, że warto też powiedzieć, że ta edycja wystartowała 20 czerwca tego roku, czyli 2021. Jest to trzecia edycja serwera Giveria.com. Jeżeli wejdziecie na mój kanał i zobaczycie sobie ogólnie jakieś tam poprzednie odcinki, to możecie też zobaczyć poprzednie edycje, jak wyglądały i jak wiele rzeczy zostało po prostu tutaj wprowadzone, zmienione, także też was do tego zachęcam i zapraszam. No i zapraszam oczywiście też do subskrybowania mojego kanału, jak ktoś jeszcze tego nie robi. I z racji tego, że jest to pierwszy odcinek poradnikowy, to bardzo będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę i komentarz, żeby nam gdzieś ta seria poszła gdzieś tam do przodu. Ok, jak widzicie, udało mi się zakończyć taskę na trolle. Także wychodzimy stąd, idziemy do NPC-ta Grizzly'ego Adamsa i już wam pokazuję, co się teraz stanie. Piszemy do niego hi, report. I jak widzieliście, dostaliśmy kasę, dostaliśmy
piratcoiny, które tutaj będą dla nas bardzo istotne, ale to za chwileczkę, myślę, że do tego sobie jeszcze za chwileczkę przyjdziemy. I kolejny task, którego będziemy wykonywać, to będą gobliny. No tutaj już może iść to troszeczkę oporniej, dlatego że tych goblinów mamy do zabicia 50 czy aż 50, no nie wiem jak wy na to będziecie patrzeć, bo tak naprawdę te taski są bardzo proste i już nie pamiętam, do którego levela gobliny można, że tak powiem, zabijać. Natomiast no, jakby ktoś chciał, to może tak po bardzo prostej linii oporu sobie te taski porobić i zdobywać w ten sposób kasę. Na początku wspominałem wam jeszcze, kiedy jeszcze nawet byłem na stronie, że jest coś takiego jak Adventure Bless. Osoby, które grają na Realu, pewnie będą kojarzyły, ale być może są osoby, które nie wiedzą, czy które nie grały na wyższych protokołach. Adventure Bless to jest nic innego jak taki bless podróżnika, no tak chyba bezpośrednio się to tłumaczy. Ale chodzi ogólnie o to, że bez względu na to, czy zabiją was gracze, czy zabiją was potwory, nie stracicie ogólnie ani ekwipunku, ani levela, nie tracicie po prostu nic do 150 levela. Na Real TV wygląda to inaczej, natomiast na Giveri, tak jak wam mówię, nie tracicie kompletnie nic do 150 levela i od 150 levela też jest dopiero PvP. Także też myślę, że o tym warto pamiętać. Możecie czuć się gdzieś tam bezpiecznie na tych expach i spokojnie sobie zdobywać kasę. Co do tych goblinów, to właśnie nie dodałem ich do quest trackera, także już sobie to robimy. O, już mamy w sumie 21, także naprawdę już prawie połowa jest za nami. W międzyczasie, jak widzieliście, znowu w moim ekwipunku pojawiła się nowa rózga, którą sobie założyłem, także też pamiętajcie, nie wiem jak to wygląda w przypadku Knighta czy Paladyna, więc się nie wypowiem, ale tak jak wam mówiłem, no to jest poradnik taki bardziej dla profesji magicznych. Niemniej jednak myślę, że będzie bardzo podobnie i możecie tak naprawdę lecieć sobie podobnym schematem i nie będzie tutaj żadnego problemu. No i co? Po raz kolejny, jak widzicie, kasa wleciała do mojego plecaka, mamy już 50 krystal coinów, także naprawdę to jest zupełnie wystarczająco. No i jak widzicie, nawet w tym czasie nie spaliłem jednego manasa, więc tak naprawdę na razie to sobie expimy za darmożkę i też za chwileczkę, jeżeli będziemy przechodzić na lepsze potwory, to sami zobaczycie, że jest bardzo podobnie. Po tasku na gobliny będziemy wykonywać sobie te cyklopy i tak jak wam wcześniej mówiłem, ogólnie jest to task taki najbardziej, że tak powiem, dochodowy na te niskie levele, taki w miarę najprostszy, dlatego że będziemy dosyć szybko expić na tych cyklopach, na tym levelu przy tym stage'u razy 150. I też nagroda będzie dosyć spora, ponieważ oprócz tego, że będziemy dostawać kasę i expa, to będziemy dostawać również piratcoiny. Piratcoiny jest to taka waluta tutaj w grze, dzięki której możemy na przykład zdobywać gold tokeny, silver tokeny. Na przykład gold tokeny nam będą potrzebne tutaj do imbuingów, ale to temat imbuingu i ekwipunku akurat będę poruszał w następnym odcinku, więc teraz się nie będę zagłębiał. W każdym razie jest to po prostu taka tutaj waluta. I możemy to wymieniać na przykład też na Tibia Coiny, bo na serwerze jest store, jest taki SMS Shop, jak widzicie tutaj jest zakładka. Natomiast co do store'a, to chciałbym zrobić osobny w ogóle odcinek i pokazać wam, czy warto kupować jakieś EQ z SMS Shopa, czy nie warto, czy to daje dużą przewagę. Na ten temat zrobimy sobie w ogóle osobny odcinek. I teraz tak, otrzymaliśmy, jak widzicie, Wand of Inferno, więc możemy sobie to zmienić. Natomiast na razie, dopóki nie będziemy mieli 44 poziomu, bo na 44 poziom będziemy mieli nową rózgę, Wand of Voodoo, to polecam sobie tego Wand of Cosmic Energy jeszcze zostawić w razie, gdybyśmy expili na jakichś tam innych potworach. W międzyczasie wbiliśmy 18 Magic Level, także to też będzie istotne. I teraz tak, piszemy Hi, Report i jak widzicie, znowu dostaliśmy expa, dostaliśmy Pirat Coiny, które za chwileczkę sprzedam. I oprócz tego teraz mamy możliwość wykonywania taska na cyklopy. Jest to task od poziomu 20. Piszemy jest, tradycyjnie tutaj możemy sobie te goblinki już usunąć i możemy sobie dodać cyklopy. W razie gdyby ktoś z Was nie czuł się pewnie, żeby iść na cyklopy, to oczywiście może sobie wykonywać w dalszym ciągu jakieś gobliny czy trolle, z tym nie ma żadnego problemu. Oprócz tego no tam były jakieś raty, były jakieś inne potwory, tylko powiem wam tak szczerze, że ogólnie
Jeżeli miałbym wam coś doradzać, to bierzcie sobie tylko te potwory, które są tutaj w teleportach, bo pozostałych potworów nie ma bezpośrednio do nich teleportów, tylko one gdzieś tam tutaj na tych mapach się mogą znajdować, więc ja po prostu doradzam, żebyście sobie brali na przykład te trolle, jakieś tam gobliny, nie wiem, rotformy, dwarfy, nie wiem, nie pamiętam dokładnie jak jest ze wszystkimi taskami, bo tylko te dwa mi się wydają tak naprawdę rozsądne, ale możecie według własnego uznania to zrobić i nie ma żadnego problemu. Ok, więc tak, mamy taska na cyklopy, ale teraz skoczymy sobie do depozytu. Jako ciekawostkę wam powiem, że na starcie serwera był tylko jeden depozyt tutaj, były depozyty u góry, natomiast ten na dole został dorobiony, ponieważ na serwerze na starcie może nie było jakoś bardzo dużo osób, natomiast później strasznie duże ilości zaczęły osób przychodzić na serwer, bo Giveria to jest aktualnie najlepszy serwer Evo jaki jest. Także no, tak w godzinach szczytu tak około 350 osób możecie tutaj spotkać. I teraz tak, Pirat Coiny sobie odkładamy do depozytu, wpisujemy sobie tutaj Pirat Coin i możemy je, że tak powiem, spieniężyć i myślę, że warto to robić. Za 11 Pirat Coinów, jak widzicie, możemy dostać 869k. Nam tyle kasy akurat nie będzie potrzebne, myślę, że wystarczy nam tyle. Chociaż mogę jeszcze jednego w sumie sprzedać, zostawimy sobie 5, bo te Pirat Coiny będziemy w następnych odcinkach, pokażę wam jakie imbuingi warto zrobić, jaki mieć ekwipunek i tak dalej. Także nie sprzedawajcie wszystkiego, co będziecie mieli. I teraz tak, kolejną rzeczą, którą robimy w przypadku gry druidem czy MS-em, to udajemy się do NPC-ta, który handluje runami, handluje również takimi rózgami na skilla, więc mamy tutaj kolejny teleport. I jest to teleport do NPC. I tak, po wejściu w ten teleport znajdziemy tutaj wszystkich NPC-tów, którzy nam są, że tak powiem, potrzebni do kupienia takich podstawowych rzeczy. I po wejściu zaraz w teleport mamy tutaj NPC Asima, która sprzedaje runy, te rózgi, manasy. Niemniej jednak, my, żeby troszeczkę zaoszczędzić kasy, to wybierzemy się do innego NPC-ta, który znajduje się tutaj wyżej i być może, no pewnie większość z was o tym nawet nie wiedziała. Jest tutaj NPC-t, który sprzedaje nam po prostu runy czy manasy dużo taniej. Co prawda nie możemy niestety tutaj kupić rózg na skillowanie, ale możemy sobie kupić jakieś, no, jakieś runki, jakieś manaski i tak naprawdę jest to taniej. Ja sobie mogę tutaj dokupić, już sobie kupimy chyba zwykłe, o, może tak, mamy tutaj GFB-ki, więc one nam się przydadzą na właśnie na te cyklopy. Kurczę, nie mogę sobie trafić. Dobra, okej. Okay. Dobra, powiedzmy, że kupię sobie tam 200. Oj, czemu nie mogę kupić? Aha, okej, okay, chyba save serwera teraz był. Dokładnie tak, także zaraz nam to się odetnie. Raz na 45 minut jest taki save serwera. Okej. Okay. Czyli mamy 200 GFB-ków, możemy sobie to od razu ustawić na hotkeya, select with crosshair, tak jest najlepiej, bo po prostu ja mam myszkę z hotkeyami, być może ktoś z was będzie miał z tym problem, że będzie musiał klikać hotkeya i dopiero później zaznaczać. Ja mam myszkę z hotkeyami, więc jakby w ten sposób XP mi się dużo łatwiej. No i co, możemy sobie dokupić manasy, ale tych manasów wcale jakoś tak dużo nam na pewno nie będzie potrzebnych, więc kupię sobie 50, bo no bo tak naprawdę, żeby nie wydawać bezsensownie kasy. Więc okej, okay, to mamy kupione co potrzebuję i teraz tak. Teraz schodzimy na dół do pierwszego NPC-ta Asima i od tego NPC-ta kupimy sobie, moi drodzy, rózgę do skillowania, która kosztuje właśnie 800k, 80cc. I mamy tutaj takiego Exercise Wanda i to też jest kluczowy element ogólnie tutaj rozgrywki na tym serwerze, jeżeli gramy profesjami magicznymi. Przy okazji znalazłem Time Ringa, to sobie go użyję. Więc tak, tutaj jeżeli sobie zejdziemy na dół, to już wam pokazuję. Tutaj mamy kukiełkę i popatrzcie, mam 18 Magic Level, używam rózgi i jak widzicie, no wlatują po 2 Magic Levele prawie za jedno użycie i dzięki tej rózdze tak naprawdę ona ma 500 użyć i dzięki niej, jeżeli sobie to spalimy, to będziemy mieli w okolicach 60 Magic Levela. Ja już to przetestowałem na poprzedniej postaci. Mi wyszedł 61 Magic Level. U was może być podobnie, więc tak w okolicach 60 Magic Levela spokojnie będziecie mieli. No i co? Polecam sobie ogólnie tego Harka wyskilować tą jedną rózgą i na razie oszczędzać kasę, bo będzie nam potrzebna kasa do imbuingu. Także tak jak wam mówiłem, wykonujemy sobie różnego rodzaju taski i
zostawiamy te pirat coiny. No chyba, że będą nam potrzebne na jakieś tam runy, na jakiegoś expa, no to wiadomo, że możemy sprzedać, ale no to mówię, tam jednego, dwie, dwa i tak dalej i w miarę oszczędzajcie te pirat coiny, bo pokażę Wam w następnym odcinku, co z nimi zrobić, jak je wymienić na itemy do imbuingu i tak dalej. Dobra, niech on sobie... Albo wiecie co, w sumie nie będziemy tracić czasu, ok. Także temat druzgi mamy zamknięty, jak skończycie nią skillować, będziecie mieli w okolicach 60 magic levela i tyle nam na razie wystarczy, w następnym odcinku Wam powiem więcej. I teraz tak, schodzimy tutaj na dół i tutaj mamy, moi drodzy, następnego NPC-ta Kata Merona i jest to dla nas też kluczowy NPC, który nam daje misję. Piszemy do niego mission i otrzymaliśmy misję na zabicie 300 smoków. Ponownie wchodzimy sobie tutaj, klikamy sobie Show in Quest Tracker. No i już mamy tutaj zapisane dwa taski i mamy taki szybciutki podgląd. Tutaj od tego NPC-ta będziemy otrzymywać kasę i będziemy otrzymywać dodatkowe tam outfity, addony, przepraszam, outfity i jakieś monty, także warto te misje wykonywać, bo oprócz takich zwykłych tasków robimy sobie tego Katamerona i wykonujemy dzięki temu zadania, bo będziemy mogli też wykonywać później, jeżeli wykonamy dane misje, to będziemy mogli wykonywać questy na itemy, które są z item shopa, czyli jeżeli ktoś nie chce wydawać realnej kasy na giereczkę, bierzemy sobie tutaj i następnie możemy sobie robić questy. Tutaj ogólnie jako spoiler Wam pokażę, że możecie sobie kliknąć na tą tabliczkę i macie po kolei napisane, jakie potwory macie do zabijania. No powiem Wam, że tak do tych książek to w miarę jest łatwo. Później niestety te Cloaki, Bonnie, Branchy, Aparitiony to jest po prostu no... bardzo długo się to robi, ciężko, jest to monotonne, ale no... jak zaczynacie grać, to na razie sobie tym głowę nie zaprzątajcie. No i teraz tak, bardzo ważna rzecz, słuchajcie. Idziemy w tej chwili wykonywać taska na cyklopy. Kiedy wykonamy tego taska, nie wiem, czy będziemy mieli już 60 poziom, ale następnego taska na smoki będziemy mogli mieć u Grizzly'ego Adamsa od poziomu 60. Także, żeby nie tracić czasu, to robimy taski na cyklopach do 60 levela i jak mamy 60 level, idziemy do Grizzly'ego Adamsa, piszemy high, task, Dragon i wtedy on nam da drugiego taska na 300 dragonów i wykonujemy dzięki temu dwa taski jednocześnie i będzie to dla nas jak najbardziej opłacalne. A teraz sobie podejdę właśnie na te cyklopy, żeby Wam pokazać też miejscówkę, która według mnie jest najlepsza do ekspienia, którą też sobie przetestowałem. O, to nie będzie ta miejscówka prawdopodobnie, tylko ten drugi teleporcik. A nie, dobra, okej, okay, tak, to jest ta miejscówka. No i teraz co? Mamy ogólnie na hotkeju, jak widzicie, tego GFBK-a. Tutaj level naprawdę w miarę szybko nam będzie leciał. Mamy jeszcze tego time ringa, także mogę sobie go założyć. I co? I wybijamy sobie, jak widzicie, level naprawdę bardzo szybko leci. Ponadto, o, widzicie, teraz nam wpadło 250 kasy. Więc tak naprawdę za tego taska to podejrzewam, że... Bo przyznam szczerze, że tego taska akurat na poprzedniej postaci nie wykonywałem. Testowałem akurat inne rzeczy. Ale już w planach miałem Wam to powiedzieć, bo też zostało mi to doradzone przez jednego z graczy, że jest ten task po prostu bardzo... no taki bardzo dochodowy, prawda? Te pirat coiny możemy w bardzo łatwy sposób tutaj zdobywać. Także co, biegamy sobie takie kółeczka, myślę, że 2-3 takie kółka i powinniśmy mieć taska wykonanego, chociaż też w sumie nie chcę tak mówić. W każdym razie, no, przebiegniecie sobie tutaj parę razy, warto sobie tutaj lurować. Myślę, że te 200 GFB-ków powinno wystarczyć, jak nie, to sobie po prostu dobijamy. No i jak widzicie, kolejna rózga nam wpadła tutaj, także możemy sobie to zamienić i możemy sobie już to Land of Cosmic Energy tak naprawdę wyrzucić. To tak naprawdę zależy od tego, gdzie będziemy expić, ale jeżeli będziecie szli tym schematem, który ja aktualnie pokazuję, no to myślę, że nie będzie Wam po prostu on potrzebny. A na późniejszych etapach, no to wiadomo, są następne rózgi. No i jak widzicie, wspominałem Wam na początku, że będziemy expić za darmo i praktycznie cały czas expimy za darmo, bo nie palimy tutaj manasów, więc kupno tak naprawdę tych mana potionów było zbędne. Czyli już na podstawie mojego błędu Wy możecie zobaczyć, że nie warto jest inwestować kasy w te zwykłe manasy, tylko po prostu idziecie takim schematem, który ja przeszedłem i macie to
zrobione. Co do odcinków poradnikowych, to też myślę, że Wam jeszcze powiem, jak sobie tutaj przebiegnę to kółeczko, ale myślę, że chyba jak skończę biegać to kółko, to już będę miał 60 level i pokażę Wam smoki od razu, w którym są miejscu. Więc tak, jeżeli macie jakieś konkretne pytania, co byście chcieli tutaj się dowiedzieć w tych poradnikach, to dajcie znać. Ten pierwszy poradnik na pewno podejrzewam, że będzie dłuższy, jeżeli chodzi o czas. Natomiast przyszłe poradniki nie będą prawdopodobnie takie długie, bo nie chcę tutaj, żeby było takie lanie wody, tak jak jest w odcinkach takich pogadankowych, bo ja lubię sobie pogadać, ale jednak chciałbym, żeby dla Was to było coś przydatnego, tak? Jakaś tam wiedza, zwłaszcza dla osób, które na przykład nigdy nie grały tutaj, czy nigdy w ogóle nie grały na OTS-ach, czy może nie grały w Tibie nawet, bo mam tutaj jednego widza, pozdrawiam Dawida, który ostatnio wpadł do mnie na streamy. Powiedział, że ogląda mnie tak naprawdę parę lat, ale nigdy wcześniej w Tibie nie grał i Giveria to jest na przykład jego pierwszy serwer. Także właśnie dla takich osób te poradniki gdzieś tam kieruję. Więc jeżeli chcielibyście się czegoś konkretnie dowiedzieć, czy macie jakieś konkretne pytania, zadawajcie je w komentarzu. Ja nie będę na nie odpowiadał tak bezpośrednio, jak robię to w seriach pogadankowych, tylko po prostu będę nagrywał na ten temat odcinek, tak? Czyli na przykład chcecie wiedzieć o Casti, gdzie tutaj expić, albo na przykład, no nie wiem, jakieś tam inne rzeczy, przykładowo, no ciężko mi teraz rzucić przykład, tak? Ale jeżeli będziecie się czegoś chcieli konkretnego dowiedzieć, napiszcie to, napiszcie mi, żebym to nagrał po prostu. I myślę, że tak w 3-4 odcinkach powinniśmy się tak naprawdę zamknąć, jeżeli chodzi o te poradniki, bo tak naprawdę tutaj nie ma zbyt wiele do gadania. Jak widzicie, level naprawdę bardzo szybko leci. Później tak naprawdę lecimy po prostu tylko taski i... No i w ten sposób to wygląda. No i jak widzicie, ja już kończę kółko, mamy prawie 60 level, także uda mi się pokazać to, o czym Wam chciałem dzisiaj wspomnieć. I jak widzicie, no naprawdę bardzo, bardzo na luzie to idzie. Także co, no tak jak Wam mówiłem, no ogólnie jak zaczniecie biegać już drugie kółko, to niecałe drugie kółko zrobicie i... No i macie skończonego taska na cyklopy. Co prawda mógłbym to zrobić już teraz, ale ja poza odcinkiem i tak będę robił te taski cały czas i będę robił te taski na smoki i taski na cyklopy po to, żeby zdobyć tych pirat coinów, żeby w następnym odcinku Wam pokazać, jak to wygląda. Dobra, mamy 60 poziom, także tak jak Wam mówiłem, udajemy się do Grizzly'ego Adamsa, piszemy task, dragon, jest i otrzymaliśmy taska na 300 smoków, one są z kolei tutaj w tej zakładce, także jak widzicie mamy dwa taski na smoki, mamy taska jednego na te cyklopy, to sobie oczywiście możemy za chwileczkę skasować. I teraz tak, jeżeli chodzi o smoki, to robimy to w ten sposób. Idziemy sobie do tutaj, wchodzimy w teleport na NPC-tów, piszemy trade. Możemy sobie kupić tak naprawdę strongi, ale nie będzie ich potrzebnych jakoś dużo, bo jeżeli wyskillujecie całą rózgę do skillowania, to te potwory będą naprawdę bardzo szybko schodzić, to na 2 SD-ki będą spokojnie schodzić. Nie wiem, jak będzie z obrażeniami tutaj, bo ja jak testowałem ogólnie ten system cały, to po prostu wyskillowałem sobie całą rózgę na raz, więc to sobie zmienimy. Ok. No i kupujemy sobie SD-ki. Myślę, że tak optymalnie by było około 500, żeby sobie kupić. One i tak, nawet jeżeli ich nie spalimy po prostu wszystkich, to i tak się nam przydadzą, więc nie traćcie na to kasy. I oczywiście robimy zakupy u NPC-ta wyżej, bo ja już tutaj się, że tak powiem, zagalopowałem. Już z przyzwyczajenia, że tak powiem, do swojej postaci już po prostu lecę tutaj. No i co? Wchodzimy znowu w teleporty. Schodzimy sobie tutaj na dół. I wchodzimy tutaj. I ekspowisko, które Wam polecam, to będzie prawdopodobnie... Tak, to jest to ekspowisko, czyli pierwsze od lewej. No i co, wchodzimy. Jak widzicie, nawet już przy tak niskim levelu, popatrzcie, jak ogromne obrażenia zadaje tak naprawdę ze zdeków. Możemy sobie je dobijać, oczywiście, tam z Exory Frigo, no wiadomo, że tutaj to... Widzicie, bardzo łatwo się kasę zdobywa, tak? I jeszcze będziemy ją dostawać co ileś tam leveli, chyba do 80 levela, nie jestem na 100% pewny, więc też Was nie chcę wprowadzić w błąd. No ale jak widzicie, levelek bardzo szybko leci, wykonujemy sobie dwa taski, no i tak lecimy aż do zakończenia tych obydwu tasków. Ja teraz poza odcinkiem będę wykonywał taski na cyklopy, będę wykonywał również te taski na dragony, oddam je w przyszłym odcinku i pokażę Wam po prostu, co robimy dalej. Dobra,
Także w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli macie pytania, czy chcecie, żebym coś konkretnie Wam pokazał, nagrał, dawajcie znać i widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeżeli Wam się podobało, zapraszam Was do zostawienia łapy w górę, komentarza. No i co? Do zobaczenia. Pozdrawiam.